Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten sobotni wieczór. Zrobimy sobie dzisiaj taki teścik. Przy okazji mam nadzieję, że nie słyszycie tego komputera, bo tak mi sapie, tak mi dyszy. Gdybyście widzieli mój komputer, mój sprzęt, na jakim nagrywam, to byście się chyba wyśmiali. No, nie ma się czym chwalić. Sprzęt jest jaki jest, ale najważniejsza jest treść, najważniejszy jest przekaz. Zrobimy sobie dzisiaj taki teścik. Wiecie, dzisiaj były różne konwencje. Konwencje z prawicy, z lewicy, BO, PiS, wszystkie inne. Oraz była konwencja Konfederacji. Konfederację przedstawiać nie muszę, bo pewnie z pewnością każdy z Was ją zna. A jeśli ktoś jej jeszcze nie zna, to zaraz pozna. I dzisiaj były te konwencje w każdym medium, lewicowym, prawicowym. Weźmiemy sobie 5 bardzo zróżnicowanych portali, telewizji, mediów polskich. I tych z prawicy, i tych z lewicy, tak żeby to było w miarę sprawiedliwe, żeby nie iść ani w lewo, ani w prawo. Tygodnik, portal, telewizja w polityce.pl, Onet, Interia, TVP Info oraz TVN24. Czyli jak widzicie, bardzo zróżnicowane, nie z jednej frakcji. O co bardzo mi chodziło, żeby właśnie to zróżnicować, żeby to nie było tak, że tutaj w jedną stronę będę się kierował. I chodzi o to, że sprawdzimy, co na tych portalach, na tych stronach pisali o konwencji Konfederacji. Czy chociaż była jedna wzmianka? Ja jeszcze tego nie wiem. Będę to z Wami śledził, będę to z Wami sprawdzał. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze. Jest otwartych 5 stron i zaraz sobie sprawdzimy, jak to wygląda. Wydaje mi się, jestem przekonany, że nie ma ani słowa. I w czym jest problem? No, problem jest w tym, że zobaczycie na własne oczy, jak ignorują tego typu ugrupowania. I że tego typu ugrupowania mają tak ciężko, żeby się przebić, że będzie strasznie, strasznie trudno, żeby osiągnąć pewien próg wyborczy. I właśnie dzięki temu, co robią media, dzięki temu, jak działają media, jak dzięki mediom można wygrać wybory w Polsce i wszędzie indziej. Kto ma media, ten ma wygraną, tak? Zatem startujemy i zobaczymy sobie, co dzisiaj media polskie mówiły o konwencji Konfederacji, która jest bardzo zaganiana w ślepy róg, w kącik, w ślepą uliczkę, która jest bardzo dyskryminowana. Ale zobaczymy. Zobaczymy, startujemy. Czyli tak, portal w polityce.pl, typowo prawicowy, propisowski, aczkolwiek kilka razy występował tutaj Grzegorz Braun i tak dalej. Jedziemy na stronie głównej, jak widzicie. Na stronie głównej jest konwencja PiS, konwencja Koalicji Europejskiej, PiS, nie ma ani Ardanowski, Petru. Od razu zobaczycie sobie, o czym piszą i o czym mówią tego typu media. Ardanowski. Zobaczcie, tylko PiS. Szukajcie razem ze mną małej wzmianki o konwencji Konfederacji. Będzie porozumienie Szydło, czyli o PiS-ie. Przy okazji zobaczycie, jaka jest skrajność tutaj, a jaka skrajność będzie na TVN-ach i tego typu. Jarosław Kaczyński, konwencja wyborcza. O, konwencja wyborcza, zobaczcie, znalazłem. Klikamy. Jest, polityce.pl napisało o konwencji. Wow, jestem zaskoczony. Konwencja wyborcza Konfederacji, Korwin-Mikke, PiS, PO, jedno zło. Braun, nie będą Niemcy i Żydzi uczyć nas historii. Brawo, tutaj napisali o tym, polityce.pl. Konfederacja, Korwin, Braun, zobaczcie, tutaj Leroy Narodowcy. Możecie sobie przeczytać. Nie wiem, czy ma sens czytanie.
Tutaj jest informacja o tym, co Jack Allen napisali. Idziemy zabezpieczyć wartości, których nikt nie zabezpiecza i których nikt z obecnie rządzących nie zabezpieczy. Czyli napisali. To sobie możecie poczytać, ja wam załaduję wszystkie linki. Czyli na stronie w polityce.pl zostało napisane o konwencji Konfederacji. Niebywałe, jestem zaskoczony. Ale oni, tak jak mówię, kiedyś pokazywali też Grzegorza Brauna, tego typu. Czyli jest to taki portal typowo prawicowy, propisowski, ale jednak coś tam, no, można się do niego przedostać, można u nich wystąpić. Dobra, lecimy dalej. Onet.pl. W Onecie, co tu jest w Onecie? Niemiecki poseł, widzicie teraz, skrajnie lewicowe. Kaczyński. 500 zł na każdą krowę. Kurczę, ja nie głupoty piszą. Kiedy zrobimy sobie takie teściki, będziemy jakoś brać pod lupę skrajnie prawicowe, skrajnie przede wszystkim lewicowe media tego typu, jak Onety i tak dalej. Ale dzisiaj jesteśmy w temacie Konfederacji. Tutaj coś o Ukrainie jest napisane, o Kuchciński, jakieś nagrania były. Ja tutaj nie widzę nic o Konfederacji, nie widzę nic. Konwencja wyborcza na PiS. Kaczyński ma 100 zł na świnie i 500 zł na krowę. A nie wiedziałem, że coś takiego będzie. Na świniach i o krowach. No nie bywałem. No nie ma. Nie ma. Nie ma. Na Onecie nie ma nic. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Interia. Co na Interii? Beata Szydło złożyła ofertę. Zmieni się termin rozmów. Szukajcie Konfederacji tutaj. Jest Konfederacja. Zobaczcie, jest Konfederacja. Na Interii. Ale wiecie, że Interia czasem mówi prawdę. Naprawdę. Często tutaj pojawiają się dobre newsy, dobre informacje. I to nie jest tak jak z Onetem. Czyli jednak nie jestem zaskoczony. No, jestem zaskoczony, że coś piszą, oczywiście, ale nie jestem zaskoczony tak jak byłbym zaskoczony, gdyby Onet napisał, bo to jest jednak skrajność. Znamy jedynki Konfederacji do Parlamentu Europejskiego. Konfederacja Corbyn, Brown, Leroy, Narodowcy podczas konwencji zaprezentowała kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na konwencji przedstawiono też podstawowe złożenia programowe Konfederacji, która odwołuje się do wartości narodowych, czyli jednak jest coś o Konfederacji. Bardzo dobrze. No tutaj macie, to możecie sobie później poczytać, bo to jest tylko teścik. Zatem Interia i w polityce 2, Onet 1, czyli z 2 do 1. Brawo. No, nieźle, ale jest 5 tych portali, więc zobaczymy. TVP Info. Wskakujemy na stronę główną TVP Info. No to jest jednak strona główna. Tutaj jest co? Ukraińska historyk, naprawy stosunki. Polska, tralala. Nie ma. PiS szykuje polexit, czy nie? PSL. Czy jest tutaj coś o Konfederacji? O, tutaj głupota przy okazji. Kolejne protesty z żółtych kamizelek. Ruch traci impet. Ajajaj, to trzeba będzie o tym zrobić materiał, bo tutaj znów głupotę wypisują. Widzicie tutaj gdzieś coś o Konfederacji? Nie ma. Nie ma nic. Tutaj są. Na razie nie ma nic. Tutaj. Płaski kobietom. Czyli nie ma. O, Schetyna jest.
Zieloni, konwencja Koalicji Europejskiej, wszystkie konwencje są, ale ale konwencji może będzie zaraz. Jedziemy w dół, jedziemy w dół. Tak, rośnie niechęć do Polaków na wyspach, a będziemy chyba sobie robić takie przeglądy pracy, prawda? To jest dobry pomysł. No nie widzę. Nie widzę tutaj nic o... Naprawdę, nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma nic, czyli w polityce jest, w Onecie nie ma, w Interi jest, w TVP Info nie ma. Czyli tutaj widzicie, jakie media możecie czytać ewentualnie. Jakie media, chociaż są też pro którejś ze stron, ale jednak jeśli odważyli się napisać o tej konwencji Konfederacji, to znaczy, że mimo wszystko mają jeszcze krztę tej normalności. Jedziemy dalej, TVN24, no tutaj to już będzie chyba skrajność. TVN24, co tutaj jest? Zobaczcie, jaka jest też jak inny przekaz jest na TVP i na TVP, na TVN-ie. Szukamy tutaj informacja dnia. No, tutaj też piszą o żółtych kamizelkach. Znaczy bardziej o tej sporcie dużo piszą. Nie ma nic. Nie ma nic o... Ja tutaj nie widzę nic. Może tu jest jeszcze jakieś fakty, tak? Najnowsze fakty może. Może tutaj będzie, może w ciekawostkach, może w Meteo. Może w biznesie, może w sporcie tym napiszą. A czegoż można się spodziewać od tego typu portali? Ja to tylko będą fakty, tak? Ja nigdy tutaj nie wchodziłem. Powiem szczerze, że jestem tutaj pierwszy raz na stronie TVN-u. Zobaczcie. No dobra, to są chyba tylko fakty. Trochę czasu wam zabieram, przepraszam, ale nie mogę się tutaj połapać. Jestem na tym, na tej stronce, gdzie to było? Chyba tutaj, tak to działa. No to, no to zobaczymy sobie najnowsze. No to tak czy siak jest, 3 do 2 będzie pewnie. Nie chcę też przedłużać, chcę to naprawdę szybko tutaj przelecieć, a widzę, to już wszystko. Kolejna sobota, żółty kamizelek, wkrótce wnioski z wielkiej debaty. Ciekawe, kto im to relacjonuje. Ciekawe, kto im to relacjonuje. Dziennikarze, korespondenci od 7 boleści. Ja wam zrobię taką relację, że będziecie się pamiętać na długo. Prawda? Moje relacje z Paryża są najlepsze. No nie ma tutaj. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Dobra, nie będę przedłużał. Czyli tak, TVN oczywiście nie, nic, TVP nic, czyli widzicie, TVP, TVN, różnicy wielkiej nie ma. Interia tak, Onet oczywiście nie, w polityce tak. Czyli w polityce Interia, możecie sobie to przeglądać, Onet, TVN, 24, TVN.